Jak się przyjrzycie tym freskom trzynastoupiecznym, to za mną jest fresk przedstawiający wskrzeszenie Łazarza. Słabo widać, ale można się domyślić. A ty dopiero był ostatni, chyba. I całe, wszystkie skojarzenia z tym związaną, jak go wyprowadza faktycznie z grobu, historia związana z jego siostrami i tak dalej. Dzisiaj przychodzi takie bardzo mocne słowo, które zaczyna się tak jak wiele miejsc, że nie specjalnie przez nas lubianych, gdyż nie świadczy. Ten, w którym prorok mówi tak, piawa mi matko, żeś mnie porodziła. Wypuczył, może nie było to szal, taka skarga proroka do własnej matki. Dużo mocniej wyrazie to Hiob, który mówi, niech będzie przeklęty człowiek, który powiedział mojemu ojcu, urodził ci się syn. Niech będzie przeklęty ten dzień, kiedy się urodziłem. Potężne przekleństwa Karuru rzuca na ten dzień, na tą chwilę swojego urodzenia, wtedy, kiedy cierpi. Prorok Jeremiasz, zresztą sam siebie tutaj nazywa mężem skarb i niezgody dla całego kraju. Mówi, nie pożyczą, ani nie daje pożyczki, a wszyscy mi złorzeczą. Jak ktoś nie oddaje długów, to mu się złorzeczy, albo jak pożycza i daje lichwiarski procent, też mu złorzeczą. On mówi, tego nie robię, a wszyscy mi złorzeczą. Dalej mówię, nie. Nigdy nie zasiadałem w wesołym gronie, by się bawić. Pod ręką twoją siadałem samotny, bo napełniłeś mnie gniewem. To jest też ważne, samo to określenie gniew. Jest słowo Boże, które mówi, że gniew męża nie buduje sprawiedliwości Bożej. Ale w innym miejscu przeczytamy, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. W Nowym Testamencie jest jednym z listów. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Często też słyszymy, że Bóg wpada w gniew. Samo uczucie gniewu to nie jest zło. Prorok mówi, że napełniłeś mnie gniewem, żeby móc stanąć do walki. Właściwie nawet niekoniecznie do walki, nazwijmy to do walki, przeciwko wszystkim, bo przeciwko Jeremiaszowi zwracam się wszyscy. Potrzebował takiego mocnego uczucia, gniewu. Bóg mówi to, niech uczynię cię murem zbiżowym przeciwko nie. Będą walczyć z tobą i cię nie pokonają. Wyobrażacie sobie, mamy przed sobą mur z kamienia, który ciężko pokonać, a obym murem zbiżowym. Spisz to jest, czy dobrze pamiętam, mieszanka żelaza i czegoś tam jeszcze, jakiegoś metalu. A może nie żelaza, w każdym razie metalu na pewno. Ale dlaczego prorok, pomimo tych cierpień, pomimo tych trudnych doświadczeń. Ja też często przywołuję doświadczenie matki Teresy z Kalkuty, którą wszyscy znamy jako uśmiechniętą, sympatyczną, niosącą wszędzie pokój i dobro kobietę, która przez 50 ostatnich lat swojego życia żyła w ciężkiej depresji. Nie widział sensu, że ona miała takie myśli, jak Jeremiasz. O tym można przeczytać w książce, które zostały opublikowane listy, które pisała w swoim kierunku kultukowym. Straszliwe cierpienia wewnętrzne, które ją tak naprawdę umacniało. Też czasami przywołuje, jest inna święta, która jest bardzo lubiana przez wszystkich, kochana, taka ciepła, serdeczna, miła,
też Teresa, mała Teresa z Izji, która przebywała bardzo poważne problemy choroby psychiczne. Takie bardzo mocno niszczące. Już nie pamiętam, jak się nazywała ta choroba, ale była taka, która powodowała, że leżała w swoim pokoju zamknięte oczy, bo się bała, kto wcześniej. A pomimo to, jest to tą, która wielu ludziom pomogła. Skąd się to bierze? Skąd Jeremiasz, który miał zadanie, przypominam, Jeremiasz to był prorok, który żył wtedy, kiedy Jerozolima została otoczona przez wojska babilońskie, które ona pobudowała z Orefre. I który za zadanie miał pomienić Priory i mieszkańcom Jerozolimy, że mają się poddać i pójść do wybory. Że tak zdecydował Bóg. I wszyscy inni prorodzy, wszyscy kapłani chcieli go zniszczyć, ponieważ mówili, zabijasz ducha w narodzie, odbierasz żołnierzom moralne życie. Oni nie chcą walczyć, uciekają, boją się, bo prorok wychodzi z takim słowem. Czyli powiedzieliśmy, że ci kolaborant współpracuje z obuwa, tak dalej. Takie miał zadał Jeremiasz. Dlatego tak się skarżył. Jeszcze raz wracam do pytania, dlaczego? On, mała Teresa, matka Teresa z Kalkuty i wielu, wielu innych, pomimo tego, że zadanie mieli trudne i bardzo boleśnie je przeżywali, dlaczego to robi? Dlaczego nie dałem sobie spokoju? A, dajmy sobie pokój temu. I o tym jest Ewangelia. To krótka Ewangelia, którą słyszeliśmy. W tej Ewangelii Pan Jezus mówi o wyborze. Ale jeszcze zanim przejdę do Ewangelii, chciałem nawiązać trochę do tego, co było w niedzielę przeczytane. W niedzielę było takie słowo, które mówiło o królu Salomonie. Jak się poczyta jego historię, to nie zawsze był wzorowym królem. Nawet właściwie był ostatnim królem Zjednoczonego Królestwa Izraelskiego, właśnie Zjednoczonego Królestwa Żydowskiego wtedy. Potem się Królestwo Bożego śmierci rozpadło. Ale był taki moment, kiedy Bóg, znając jego serce dobre, mówi, proś o co chcesz, a ja ci to dam. I tam ten moment w papierze dzielnych słyszeliśmy, że Salomon staje się w tym momencie, kiedy został królem, po swoim ojcu Dawidzie był tym królem, choć też wcale nie był grzesznym. Salomon nagle uświadamia sobie odpowiedzialność, jaka na nią spoczywa. Nagle sobie uświadamia, że od niego, od jego mądrości zależy życie. Wielu ludzi, wszystkich jego poddatek, to jest postawa ojca. Salomon uświadomił sobie, że staje się ojcem kamarogi i musi być to, co jest ojcu najbardziej potrzebne. I warto mieć, stając się ojcem rodziny, warto mieć tą postawę Salomon, o co prosi? O mądre serce. Nie prosi o siłę. Nie prosi o pieniądze, nie prosi o zniszczenie wrogów, co wyraźnie Bóg chwali za to, że o to nie prosiłeś, ale prosiłeś o mądrość rozstrzygania spraw sądowych, o mądrość rozpoznawania, gdzie jest prawda, gdzie jest słuszność, co jest to dobre. Choćby to wymagało czasami takich brutalnych uskoczeń, pamiętacie, znano też z ikonografii scenę, kiedy do Salomona przychodzą dwie kobiety, które równocześnie w tym samym pomieszczeniu rodziły dzieci. I jedna z dzieci umarło. Jedna z tych kobiet, właściwie obydwie, mówią, że to, które żyje, jest ich dzieckiem. I Salomon musi rozstrzygnąć. Decyzja, którą podjął, wydaje się bardzo ogromna. On mówi, skoro nie możecie się dogadać, to każe żołnierzowi, żeby cię ujęć, kościół dziecko na pomoc. Jedne dać kawałek, drugi kawałek. I jedne mówi, dobrze. Musi Państwa. I od razu Salomon rozpoznał, że to jest ta, której dziecko umarło. I chce, żeby tamto na też cierpiałem tak samo.
potrzebują mieć mądrość i czasami z tej mądrości się czyli postawie policarny. W rodzinie, w społeczności muszę potrzeba podejmować decyzje, które się wydają trudne i bolesne, ale mądre, które potem ratuje. Dlatego sam prosił Boga ten dar mądrości. I teraz w tym kontekście Ewangelii, w tej Ewangelii mamy dwóch ludzi. Jeden jest ten, który jest rolnikiem, który gdzieś tam kopał rolę i znalazł skarb. Nie szukał tego skarbu, prawdopodobnie po prostu był jakimś najemnym rolnikiem. Kopał i znalazł skarb. I umiał je rozpoznać. Miał takie serce jak Salomon, mądre serce ojca, który potrafi rozpoznawać. I drugi człowiek, kupiec, który wie, że go szukał. Tamten nie wiedział, czy go szukał, nawet nie szukał, ale jak znalazł, to rozpoznał. Ten wie, że poszukał i szukał wytrwale. Są jakby takie różne postawy ludzi wobec Panu Strefu, Królestwa Bożego. Można szukać tego Królestwa Bożego, można szukać tego wartości, które są z nim związane, albo można trafić na nie przypadkiem. Wydawałoby się, że przypadek. Nie ma przypadku w świecie. W każdym razie jeden i drugi dobrze was znają ze zbawień. I je drugi robi coś, co nam się wydaje dziwne i głupie właściwie. Zaraz tylko warna, że nic nie będę mieć. Idź, sprzedaj wszystko, co masz. Tak Jezus powiedział młodzieńcowi w Ewangelii. Chcesz mieć Królestwo Boże? Chcesz być doskonały? Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj Bogiem. No a jak to? Zabezpieczenie? A jak będę szybał, co będę miał? A kto się o mnie zatroszczy? Tych dwóch ludzi dokładnie rozpoznały. Jeden szukał perły, jak to jest taką perłę, która ma wartość, wiedział, że warto sprzedać wszystko, żeby ją mieć. A drugi znalazł skarb w ziemi, żeby kupić tą ziemię, też sprzedał wszystko, zaryzykowanie. To jest ta postawa tego mądrego serca. Jeremiasz, który decyduje się na to, że będzie tym mężem prześmiewanym i znienawidzonym przez wszystkich, też odkrył ten skarb. Zresztą samo ty mówi w tym słowie, bo mówi tak, ile razy otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Jeremiasz rozpoznał, co ma wartość. Kiedyś Pan Jezus mówił w Ewangelii o tym, że należy zawsze prosić i nigdy nie ustawać, bo Ojciec zawsze daje. I my często myślimy, no tak, no to inaczej często się zdarza tak, że ktoś się modli i potem mówi, no co z tego, gdzieś tu jest prawda, bo odniłem się do Pana Jezusa i mi nie dał tego, co prosiłem. Ale Pan jak się dobrze wczytać w Ewangelię, to odkrywamy. Tam jest ta Ewangelia o tym, że ktoś prosił Ojca o jajko, to przecież Ojciec nie dał o skorpiona, prosił o chleb, nie dał o tarcza, przecież myślicie, że Bóg, dobry Bóg, nie da wam Ducha Świętego i czego nie poprosicie. Bo my byśmy chcieli tak Pana Boga zmaterializować, że On ma zabezpieczyć nasze potrzeby materialne. Zabezpiecza. Przekonujemy się o tym od lat. Regularnie Pan Bóg zabezpiecza, posyłając ludzi. Posyłając ludzi do każdego z nas. Czy na pielgrzymce, czy w życiu codziennym zabezpiecza Panu na rzecz materialne. Ale to, co mówi, żeby się modlić, to mówi, proście o Ducha. Proście o tego Ducha, który przemienia serce, który powoduje, że Twoje serce potrafi mądrze rozpoznawać, że Twoje serce potrafi wybierać, bo jest czas taki, w którym bardzo łatwo jest wpaść, popaść w włos. Jest wręcz przemysł, który jakby zasadza się na tym, żeby oszukiwać, okłamywać. Za tym są wielkie pieniądze.
Zatem jest rozbycie rodzin, usłyszeliśmy. O tym mowy. O tak, jak rozgłodowy. Jako o czymś, coś jest fajnego, bo gdzieś tam się robi od razu uroczystość związaną z rozgodem, zapominając o tym, że kiedy jest rozwód, to dwie osoby są poranione i trzecia, co najmniej jedna, jeśli dziecko co najmniej jedno, jest zniszczona totalnie. I trzeba umieć rozpoznawać, bo trzeba mieć takie serce, o które prosił Salomon. Szczególnie ojciec rodziny potrzebuje mieć takie serce, żeby umieć rozpoznawać i czasami stanąć w poprzek temu, co cała rodzina mówi, tak jak Jeremiasz. Bo czasem cała rodzina gdzieś się gubi, bo jest koszykawa reklamu. Nie potrzeba, żeby stanął ojciec, który mówi nie, bo nasza rodzina wybiera mądrze. Może się wam to wydawać trudne, niewspółczesne, jakiegoś. Jeremiasz też tak przeżywał. Często tak jest, że ten ojciec, mądry ojciec, który ma takie serce jak Salomon, pozostanie taki sam osamotniony jak Jeremiasz. Taki sam przeklinany, znienawidzony, atakowany. Ale Bóg mówi, jeżeli będziesz to robił, ty słowny, jeżeli będziesz się nawrócisz, jeżeli będziesz wykonywać to, co szlachetne, bez kogłosy się, będziesz jak wyłonił stary. Zwrócą się i to wiemy, jednak ty nie będziesz się kłonął z pracą. Nie dasz się ofrywać Jeremiaszu. Uczynią z ciebie ulu ze spiszu. Będą walczyć z tobą, lecz ci nie zleciarzy. Wybawiam cię z prawą złoczyńców i uwolnił z mocy krałtowok. Dlatego trzeba prosić, bo było takie serce, które umie rozpoznać skarb, umie rozpoznać perłę, umie poświęcić to, co nie jest wartościowe, dlatego co ma wartość. Hallelujah.